Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przeglądowy film dotyczący kalendarzy adwentowych 2018 roku. Postanowiłam, że zrobię taki typowo przeglądowy film, gdzie pokażę Wam wszystkie kalendarze dostępne na polskim rynku, czy też te z możliwością wysyłki do Polski. Dostępne online, dostępne stacjonarnie, także wszystko się tutaj znajdzie. Postanowiłam, że to nie będzie tylko kategoria kosmetyków, bo naprawdę jest mnóstwo innych ciekawych kalendarzy, także tutaj będziemy mieć kilka kategorii. Jeśli jesteście zainteresowani na przykład kategorią inną niż kosmetyki, to możecie przejść automatycznie do właśnie tej kategorii. W opisie macie wszystkie jakby minuty, w których dana kategoria się zaczyna być omawiana przeze mnie, także jak kto woli. Chyba że wolicie obejrzeć cały film, to oczywiście zapraszam. Wyróżniłam tutaj 5 kategorii i są to oczywiście kosmetyki, jest to kategoria spożywcza, gdzie możemy znaleźć słodycze, napoje. Jest to kategoria dla niego, czyli facet też tutaj coś znajdzie, czy też dziewczyna dla faceta jak najbardziej. Kategoria inne, gdzie znajdziemy naprawdę inne kalendarze, gdzie w ogóle byśmy się nie spodziewali, że takie kalendarze w ogóle istnieją. I piąta kategoria, znalazłam 3 kalendarze, 4 chyba, które służą nam do tego, żeby wykonać kalendarz adwentowy samemu. Także też fajna, ciekawa opcja. Więc ja Wam wszystkie te kalendarze dzisiaj przedstawię. I chyba bez zbędnego przedłużania zaczynamy, bo naprawdę tych kalendarzy jest sporo. W każdej kategorii poukładałam kalendarze wraz ze wzrastającą ceną, więc zaczynamy sobie od tych najtańszych, a skończymy na najdroższych. A naprawdę mam taki jeden kalendarz, który ma kosmiczną cenę i nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek się na taki kalendarz skusił, ale stwierdziłam, że skoro taki znalazłam w sieci, to czemu by go Wam nie pokazać? I tak jeszcze ze spraw technicznych, to oczywiście przy każdym omawianym kalendarzu będziecie mieć gdzieś tutaj zdjęcia. Wszystkie linki w opisie, więc jeżeli jesteście zainteresowani jakimś kalendarzem, to jak najbardziej znajdziecie go, bo linka Wam dam w opisie. Zaczynamy od kosmetyków. Mam tutaj laptopa, żebym mogła sprawdzać i opisywać trochę te kalendarze. Oczywiście też postaram się nie zdradzać Wam całkowicie, co w tych kalendarzach się znajduje, bo to też nie o to chodzi. Zaczynamy od tych najtańszych i tutaj chciałabym Wam troszkę poopowiadać o tych poniżej 100 zł. I wydaje mi się, że całkiem one ciekawie się zapowiadają, bo nie są one jakby takie, wiecie, byle jakie, złe, z zawartością nie mającą żadnej wartości, no bo jednak niektóre naprawdę są kuszące. Zacznijmy sobie od serii Technik, gdzie mamy naprawdę sporo różnych kalendarzy i mamy tak, kalendarz, który posiada w sobie kosmetyki do pielęgnacji paznokci, nawet nie pielęgnacji, tylko po prostu lakiery do paznokci i akcesoria, i on jest w cenie 55 zł, więc całkiem okej. Jego możecie znaleźć na kosmetyki z Ameryki. Linki macie w opisie. Zatem mamy Love and Kisses, tak się nazywa ten kalendarz. On jest również z Technik i on jest w swojej zawartości ma róże, ma bronzery, pewnie rozświetlacze, pudry, cienie do oczu. Także sama taka pudrowa kosmetyka, kolorówka, coś takiego. Też ciekawa zawartość, jak najbardziej. I on jest w cenie 60 zł. Dalej mamy również z tej firmy Technik kalendarz adwentowy z kosmetykami, ale tutaj jak zaglądam do środka, to mamy zarówno cienie do oczu, mamy jakieś pudry, mamy pomadki, konturówki, mamy jakieś akcesoria typu jakieś pędzelki, pilniczek, mamy też sztuczne rzęsy, mamy lakiery do paznokci, także wszystko, wszystko z kolorówki. Więc też mi się wydaje, że całkiem okej w cenie 66 zł. Ja Was przepraszam, że się tutaj patrzę na laptopa, no ale wybaczcie mi, no muszę, ze względu na to, że na pamięć tego wszystkiego nie znam. Dalej już mamy stronę eBay, czyli stronę, gdzie możemy kupić wszystko. I tutaj mamy na jednej jakby aukcji kilka różnych, różnych kalendarzy. Mamy Slicka, mamy jakieś z Disneya, więc takie disneyowskie kalendarze mogłyby się przydać na przykład jakiejś młodszej dziewczynce, czy nastolatce, jedenastolatce, dwunastolatce. I tutaj w tych disneyowskich mamy głównie chyba pielęgnację, ewentualnie jakieś pomadki ochronne do ust. Nie mamy tutaj kolorów. To jest zrozumiałe, jeżeli kupujemy taki kalendarz dla młodszych dziewczyn i
On jest w granicach 100 zł, 98 zł, w zależności od rodzaju. Podlinkuję wam, sobie zobaczycie, bo naprawdę tutaj są różne, różne kalendarze. Jedyny minus to jest taki, że tutaj musimy zapłacić dosyć sporą sumę za wysyłkę do Polski. Jest ona dostępna i kosztuje około 50 zł. Wiadomo, to jest eBay, więc z każdym dniem te ceny mogą się wahać, ale też niedużo. Mamy też tutaj na tej aukcji jakby kalendarz ze Slika, co może być dosyć ciekawą propozycją dla troszkę starszych dziewczyn, bo jak dobrze wiemy, no Slick jest bardzo dobrą firmą, jeśli chodzi o kolorówkę. Z tym, że on już jest troszkę droższy, bo kosztuje 216 zł, no i wysyłka też 50 zł, więc około 300 zł trzeba sobie liczyć za ten kalendarz, co według mnie on nie jest tego wart. Mamy tutaj też Makeup Revolution. I on też kosztuje 266 zł, czyli dosyć sporo, plus wysyłka, no troszkę dużo. Mamy też Soap and Glory, to jest firma, której ja byłam bardzo ciekawa na początku YouTube'a kosmetycznego. Bardzo dużo dziewczyn o tej firmie opowiadało. To jest chyba firma dostępna w Anglii, w Ameryce, ja jej nie widziałam stacjonarnie w Polsce, więc no nie wiem. W każdym razie, jeżeli chodzi o Soap and Glory, to on kosztuje 192 zł na dzień dzisiejszy plus ta wysyłka. Czy jest wart? Według mnie nie. Przechodzimy dalej do czegoś, co jest dostępne już u nas. Jest to Sephora. I Sephora ma dostępny kalendarz z tamtego roku. Co według mnie jest ok. Chcą po prostu wyprzedać te wszystkie kalendarze, ale z drugiej strony po co kupować z zeszłego roku, jak mamy tegoroczny kalendarz? No ale okej, jest dostępny, to wam pokazuję. No i plus, duży plus jest taki, że jest on przeceniony ze 180 na 70 zł, więc no dosyć sporo. Ale czy jest warty? Ja już w tamtym roku wam mówiłam, że te kalendarze z Sephory, według mnie one nie są warte żadnych pieniędzy, jeśli już decydujemy się na kalendarz adwentowy, bo w środku znajdziemy coś takiego jak pilniczek do paznokci, jakaś chusteczka do demakijażu, lusterko, patyczki podważające skórki. Tak, jest coś takiego. Jakaś naklejka, jakaś gumka do włosów, jakieś małe mydełko. No według mnie to w ogóle nie jest warte kalendarza i szczerze mówiąc, nawet jakbym chyba była zmuszona do kupna jakiegokolwiek kalendarza, to na pewno nie byłaby to Sephora. Nie. Nawet za taką cenę 70 zł zeszłorocznego kalendarza, nie. Dalej, wracamy do tej serii technik z początku, z tym, że już teraz mamy troszkę droższe. I tutaj mamy adwentowy kalendarz do kąpieli, gdzie mamy, w sumie nie wiem co mamy, bo tutaj nawet nie jest to pokazane, ale mogę się domyśleć, że będą to jakieś kule do kąpieli, mydełka, coś takiego. I on jest w cenie 75 zł, co według mnie jest jak najbardziej ok. Jeżeli tutaj, tak, mamy 24 okienka, jeżeli w każdym okienku będziemy mieć jakieś mydełko, jakąś kulę do kąpieli, to myślę, że 75 zł za 24 tego typu produkty to jest naprawdę bardzo mało. Oczywiście nie wymagajmy, że te kule do kąpieli będą wielkie, ale jednak no, jedna kąpiel myślę, że się uda z tego jednego produktu. Dalej, cenowo mamy Douglasa i Douglas w tym roku wyprodukował 3 kalendarze. Jeden taki klasyczny, o którym powiem później, bo on jest troszkę droższy niż te, które chciałabym teraz wam pokazać. I mamy tak, Lovely Advent Kalendarz Zestaw. I to jest zestaw, znaczy to jest kalendarz, w którym możemy znaleźć pielęgnację. I teraz tak, 24 okienka z tego co tutaj widzę i mamy samą pielęgnację za 85 zł. Okej, na niego mogłabym się skusić, bo jest to cena nieprzekraczająca 100 zł, więc nie jest ona jakoś no, wysoka, jeśli chodzi o kalendarze adwentowe. I mamy tutaj pielęgnację. Nie powiem wam dokładnie, co tutaj jest, bo ja widzę tylko kilka produktów. I mamy tu jakieś mydełko, jakieś co tutaj może być, jakiś balsam do rąk, ewentualnie żel pod prysznic. Mamy maskarę, kredkę do oczu. Więc w sumie to jest chyba takie połączenie kolorówki z pielęgnacją, to nie jest sama pielęgnacja. W każdym razie wydaje się być ciekawy. Jedyny minus to taki, że on nie jest dostępny już, teraz. Nie wiem, czy za tydzień, za dwa będzie on dostępny, więc macie linka w opisie, sprawdzajcie sobie, jeżeli bylibyście zainteresowani, bo naprawdę kalendarz się wydaje dosyć ciekawy i właśnie
potwierdza to fakt, że nie jest już dostępny, bo został wykupiony. Drugi kalendarz, który jest w takiej samej cenie, czyli 85 zł, też nie jest dostępny już, więc też to świadczy o tym, że może być ciekawy. I on już ma chyba tylko i wyłącznie właśnie kolorówkę. Mamy tutaj pędzle, mamy cienie, rozświetlacze, lakiery do paznokci, jakąś bazę, coś tutaj mamy jeszcze, te płatki do demakijażu, pomadki, taki typowo chyba już kolorówkowy kalendarz i też się wydaje być ciekawy, natomiast jeżeli chodzi o mnie, ja bym się wolała skusić na ten czerwony, czyli na ten połączenie, na ten, gdzie łączymy pielęgnację z kolorówką, bo jednak sama kolorówka typowa dla Douglasa to nie jest zbyt wygórowany poziom. No, ale jak kto woli, ja osobiście bym wybrała ten czerwony. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tamtym roku Zoella też wydała swój kalendarz i szczerze mówiąc w tamtym roku on mnie bardzo zainteresował. Był to taki typowo lifestyle'owy, to nie był kalendarz beauty, to nie był kalendarz jakiś taki, wiecie, z napojami i tak dalej, tylko lifestyle'owy, gdzie mogliśmy znaleźć kosmetyczkę, świeczkę, jakąś mgiełkę chyba do ciała, czy nawet do pomieszczeń, jakieś foremki na ciasta, taki typowy, świąteczny kalendarz. Minus jest taki, że tutaj znajdziemy tylko i wyłącznie 12 okienek, cena jest około 100 złotych plus oczywiście wysyłka około 50 zł, więc 150 za taki kalendarz ok, byłabym w stanie dać, ale czy chcemy coś zeszłorocznego? To też jest pytanie. Nie mogłam znaleźć tego rocznego kalendarza Zoelli, może go nie wydała, jeżeli wydała i wy go widzieliście, to mi to napiszcie, bo ja osobiście znaleźć go nie mogłam. Do tego kalendarza, szczerze mówiąc, was zachęcam, bo naprawdę wydaje się być całkiem ok. Nie jest jakoś super drogi, dostępny na eBayu, więc można go zamówić i wydaje się być solidnie wykonany. No i jak dobrze wiemy, będą tam produkty Zoelli. Następnie mam kalendarz, który według mnie nie jest wcale... Znaczy w ogóle nie jest interesujący jak dla mnie i tym bardziej jeśli patrzę na cenę. Mamy kalendarz z 24 okienkami, w którym znajdziemy mydełka, znajdziemy jakieś takie mini bomby do kąpieli. To jest taki typowo kąpielowy kalendarz adwentowy za 104 zł. Teraz. On mnie do siebie jakoś nie przekonuje i szczerze mówiąc, nie wiem, czy was przekona, dajcie mi znać. No tutaj znajdziemy tylko i wyłącznie jakieś mydełka i bomby, nic innego. Były takie też wcześniej kalendarze, już wspominałam wam, ale tamte jakoś tak, no były tańsze, to po pierwsze, a po drugie jakoś tak bardziej przykuwały moją uwagę ten. W ogóle. Przechodzimy do przedziału cenowego od 100 do 200 zł w kosmetykach i mamy kalendarz z Balea. Ja szczerze mówiąc troszkę się zdziwiłam, że ta firma wydała kalendarz, bo nigdy wcześniej o nim nie słyszałam, dlatego dla mnie to była nowość totalna na rynku. No i chcę też wam o tym powiedzieć. Jak dobrze wiemy, firma Balea jest dostępna w drogeriach DM, których niestety nie mamy w Polsce, ale jeżeli ktoś oczywiście mieszka przy granicy, tak jak ja, no to może sobie pozwolić na podróż na Słowację, do Czech czy do Niemiec, gdzie te drogerie są. Ale jeśli ktoś niestety lub stety mieszka na przykład w środkowej części Polski, no to mamy coś takiego jak drogerianiemiecka.pl. I tutaj mamy ten kalendarz z Balea, który kosztuje 115 zł. Nie wiem, ile on kosztuje stacjonarnie w sklepach DM, bo akurat tym się nie interesowałam, bo też nie mam zamiaru się tam wybierać po niego. Ale jeśli chodzi już o przeliczenie na polskie, to mamy go dostępnego za 115 zł i w nim znajdziemy oczywiście produkty chyba tylko pielęgnacyjne, chociaż tutaj widzę, że jest jakaś czerwona pomadka, chociaż nie wiem, czy to jest pomadka, bo zdjęcie nie jest dokładne. W każdym razie głównie znajdziemy pielęgnację, czyli pielęgnacja ciała, twarzy, włosów, coś do kąpieli, może właśnie coś do ust, jakieś sole do kąpieli, coś takiego. Wydaje się być ciekawy, 115 zł za coś takiego nie jest dużo, więc zaliczam go do pozytywnych i takich, no, lepszych kalendarzy. Dalej, jeśli chodzi o kalendarze perfumeryjne, czyli Douglas i Sephora, tutaj chciałabym je porównać, bo cena jest taka sama, ale zawartość z tego, co tutaj patrzę, jest troszkę inna. W Douglasie mamy same kosmetyki, nie mamy takich rzeczy typu właśnie pilniczek do paznokci, czy jakaś gumka do włosów, czy tego typu rzeczy. Więc według mnie on jest warty uwagi,
Kosztuje 130 zł, więc myślę, że ok. No a jeżeli chodzi o Sephora, no to niestety tutaj mamy znowu jakieś naklejki, mamy gumki do włosów i to dwie w dodatku, pilniczek do paznokci, jakieś chusteczki do demakijażu. Nie, Sephora nie. Także jeżeli miałabym wybierać tutaj jakieś perfumeryjne kalendarze, to zdecydowanie Douglas. Ta sama cena, a z tego co tutaj widzę w opisie, co się znajduje, to no to mamy jakieś maseczki do twarzy, mamy jakieś balsamy do ciała, jakieś zapachy, maski do ust, do włosów, pianki pod prysznic, serum do twarzy. Także wydaje mi się, że jest całkiem okej. Okay. Dalej, znowu wracamy do drogerii niemieckiej, bo mamy Alverde. On jest troszkę droższy niż Balea, no ale dobrze wiemy, że Alverde samo w sobie jest droższe niż Balea, ale niedużo, bo tutaj mamy kalendarz za 139 zł właśnie na tej stronie. I tutaj również możemy znaleźć różne różności do ciała, do twarzy, mamy też chyba coś tutaj z kolorówki nawet i widzę, że mamy jakieś takie małe ampułki. Nie wiem, nie potrafię tutaj doczytać się, co to jest, bo to jest takimi malutkimi literkami napisane, ale wydaje mi się, że to będą jakieś takie, wiecie, serum, coś takiego. Mamy też foremki do pierników, co według mnie mogłyby tutaj się nie znajdować, bo no nie, ja bym tutaj dała coś innego za te foremki do pierników, bo po co to komu w kalendarzu kosmetycznym, ale okej. Okay. W każdym razie, jeśli chodzi o mnie, to chyba bym osobiście wybrała Balea. Chyba tak. Właśnie te foremki do pierników mnie tutaj w ogóle zniechęciły. Po co, na co? Ja się pytam. Dalej mamy kalendarz, który mnie bardzo zainteresował i szczerze mówiąc, no przez pewien czas brałam pod uwagę fakt, czy by go nie zamówić. Jest to kalendarz lub też po prostu zestaw bomb do kąpieli z firmy Bomb Cosmetics, czyli coś, co u nas jest dostępne jak najbardziej i możemy w drogeriach internetowych dostać te kule do kąpieli. Ja też miałam chyba jedną kulę z tej firmy i była całkiem okej. Okay. Znowu to jest strona eBay, czyli mamy na tej jednej aukcji dosyć sporo rodzajów właśnie tych produktów i mamy takie zestawy, jakby boksy z kilkoma bombami, ale mamy też typowy kalendarz. Ale czy on jest dostępny? Mamy taki worek, w którym nie mam pojęcia, ile się tych bomb znajduje. Widzimy 7 bomb i on jest w cenie 86 zł plus oczywiście wysyłka. Tutaj wysyłka jest tańsza na tym eBayu, 35 zł. Za około 120 zł mamy minimum 7 kuli, więc i troszkę drogo, bo ponad 10 zł za jedną kulę taką z Bomb Cosmetics to według mnie jest trochę sporo, ale może tutaj jest więcej tych kuli. Ja słuchajcie, nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo nawet w opisie tego nie widzę. Ale możecie sobie przejrzeć, bo tutaj są naprawdę różne, przeróżne zestawy, niektóre tańsze, niektóre droższe. Więc myślę, że każdy by znalazł coś dla siebie. W każdym razie naprawdę te Bomb Cosmetics mnie zaciekawiło i przez pewien czas brałam pod uwagę właśnie kupno tego kalendarza, mimo tego, że on jedzie z... Skąd on jedzie? Z Manchesteru? Tak, z Wielkiej Brytanii. Także też troszkę zachodu by było, zanim on by przyszedł do mnie i też nie wiadomo, czy te kule nie byłyby w jakimś zniszczonym stanie. Nie dotarłyby do mnie po prostu pokruszone, połamane i tak dalej. Ale zajrzyjcie sobie, bo naprawdę ciekawe tutaj są zestawy. Nawet jeżeli już nie patrząc na kalendarze adwentowe, to są fajne zestawy kuli do kąpieli. Mamy też firmę kolorówki typową dla drogerii DM i to jest firma tak zwana Trended Up. Ja z tej firmy mam jedną pomadkę i tutaj co prawda, bo to jest w ogóle aukcja na Allegro i mamy kalendarz adwentowy 2018 za 150 zł plus tam wysyłka. Ale ja tutaj nie wiem, co w środku się znajduje. No na pewno kolorówka, ale czy to kolorówka będzie taka, że rzeczywiście warto za 150 zł wydać, czy jednak nie. Także to jest takie kupowanie trochę w ciemno, bo naprawdę nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo na zdjęciach tutaj tego nie ma. Chyba że ktoś się potrafi dopatrzeć tutaj w tym opisie drobnym druczkiem, co tam jest napisane. Dalej mamy dosyć ciekawy kalendarz Lirac Paris. Cudowny kalendarz adwentowy za 170 zł i mamy tutaj 24 okienka, bodajże chyba tak, 24 okienka, w którym znajdziemy sobie oczywiście produkty pielęgnacyjne do twarzy i wydaje mi się, że to jest kalendarz, na który warto zwrócić uwagę, bo te produkty z Lirac, ja nie wiem, kiedyś pewnie coś miałam i były całkiem ok. On jest w ogóle dostępny na stronie apteki, także to są chyba apteczne jakieś takie
Znaczy chodzi mi o to, że taka już bardziej porządniejsza firma kosmetyków pielęgnacyjnych, a nie na przykład coś, co znajdziemy w drogerii Rossmann, prawda? O to mi chodzi. Także na niego myślę, że warto zwrócić uwagę. Dalej mamy też bardzo fajny kalendarz, który zwrócił pozytywną uwagę u mnie. I jest to kalendarz Nux, czyli coś francuskiego, bodajże, o ile dobrze kojarzę, za 174 zł, więc nie jest to wygórowana jeszcze cena, ale tutaj znajdziemy 10 produktów, z tego co widzę, albo 12 maksymalnie, więc to też jest 2, 4, 6, 10 produktów, więc za 10 produktów 174 zł, to według mnie jest już sporo, no ale to jest firma Nux. Więc wiadomo. Dalej, bardzo fajny kalendarz. Nawet się nie spodziewałam, że ta firma wykona kalendarz. I jest to firma Kneipp. Nie wiem, czy tak się czyta, poprawcie mnie ewentualnie. W każdym razie dobrze nam znana firma z Rossmana, która ma w swoim asortymencie olejki do kąpieli, sole do kąpieli, olejki takie aromatyczne do pielęgnacji i tak dalej, i tak dalej. Może jakieś żele pod prysznic, płyny do kąpieli i tego typu rzeczy. Także dosyć ciekawy kalendarz, ale cena też jest ciekawa, bo kosztuje 223 zł. Czyli podrożał, jak ja ostatnio patrzyłam, bo ja sobie poukładałam je tak, wiecie, od najtańszych do najdroższych, a tutaj nagle cena wzrosła, także no. O, i słuchajcie, teraz zobaczyłam, Bioderma ma kalendarz adwentowy, nawet nie widziałam, więc tak na spontanie wam o nim troszkę opowiem, co my tutaj mamy. Mamy tutaj oczywiście typowe produkty dla Biodermy. Mamy też jakieś balsamy perfumowane typu Armani, tu mamy C, mamy tutaj chyba Chloe, ale nie jestem pewna, bo ta miniatura jest strasznie niewyraźna. I on kosztuje 267 zł. Czy jest warty? Szczerze mówiąc nie wiem, nie zagłębiałam się, tak na szybko chciałam wam o nim wspomnieć. Dalej mamy kalendarz, słuchajcie, ten film będzie trwał i trwał. Dalej mamy kalendarz z Essence. I to jest kalendarz, no, przeznaczony dla takich nastolatek, nie oszukujmy się. Kosztuje 169 zł na Allegro, możecie go kupić, plus oczywiście wysyłka. No, tyle na ten temat, bo ja osobiście nie jestem w ogóle zainteresowana tego typu kalendarzami, ale jeśli ktoś ma kogoś w rodzinie młodszego, to myślę, że warto zwrócić uwagę. I kalendarz, który mnie naprawdę bardzo, bardzo zainteresował i szczerze mówiąc wczoraj byłam o krok od kupna tego kalendarza i mowa tutaj o Yves Rocher. Jest to kalendarz w miarę tani, jeśli chodzi o tego typu sklepy, na przykład Yves Rocher, L'Occitane, co tam jeszcze mamy? No nie wiem, w każdym razie ja bym porównywała L'Occitane z Yves Rocher. Tutaj mamy 200 zł i z tego co wiem wczoraj obowiązywała zniżka po wpisaniu kodu MAGIA. Mieliście minus 50% na najdroższy produkt w koszyku. Także za 100 zł taki kalendarz, no właśnie dlatego ja już byłam wczoraj o krok od jego kupna, ale stwierdziłam nie, jednak nie. I tutaj mamy produkty do pielęgnacji twarzy, żel pod prysznic, do kąpieli, pielęgnacja włosów, pielęgnacja ciała, makijaż i zapachy. Także wszystko z całej drogerii. Dobry moment do przetestowania kilku produktów z tej firmy, a może wam się coś spodoba i skusicie się na pełnowymiarowy produkt. Także i proszę, naprawdę zaciekawiło mnie. Przechodzimy do L'Occitane. Ja z racji tego, że rok temu miałam właśnie kalendarz z L'Occitane, ogólnie wam go nie polecam. Dlaczego? Przede wszystkim cena 230 zł za kalendarz, który w sobie ma miniatury kosmetyków. To nie są, wiecie, kosmetyki, które możecie używać tam przez tydzień, przez dwa. To jest kosmetyk do użycia na raz, dwa razy maksymalnie. Więc kolejny minus. U mnie też produkty naturalne prawie się w ogóle nie sprawdzają. A tutaj było sporo kosmetyków do włosów, więc ja to po prostu musiałam oddać, wyrzucić, wykorzystać w inny sposób, bo nie sprawdzają się u mnie. Pamiętam, że jeden jedyny produkt, z którego jestem zadowolona do dzisiaj, znalazłam w tym kalendarzu i to były perfumy, które znalazłam w ostatnim okienku. Ale tak to nie. Według mnie to jest zdecydowanie za wysoka cena za to, co znajdujemy w środku, więc jeśli ktoś chce spróbować, proszę bardzo, ale ja osobiście odradzam akurat ten kalendarz. Dalej, kalendarz The Body Shop. I tutaj mamy taką samą cenę, a kosmetyki totalnie inne. Więc jeżeli już bym miała wybierać między L'Occitane a The Body Shop, to myślę, że tutaj nie ma wahania,
oczywiście The Body Shop, też 230 zł, oczywiście ten najtańszy. No i mamy tutaj dużo różnych kosmetyków. Mamy też, właśnie to mi się nie podoba, że tutaj mamy jakąś gąbkę do oczyszczania twarzy, jakiś tam, co tu było jeszcze, rękawiczki do kąpieli na przykład, to mi się nie podoba, pilnik do paznokci. Tego typu produktów powinno nie być w takich kalendarzach, ale okej. Dalej mamy, idąc cenowo, mamy za 260 zł kalendarz z Rituals. I on też mnie, szczerze mówiąc, kusił, bo ja widziałam ten kalendarz u Anjax w zeszłym roku i był naprawdę spoko. Naprawdę był w ogóle wielki i znajdowała tam super kosmetyki, zarówno właśnie pielęgnacyjne, jak i też były tam chyba świeczki zapachowe. Także naprawdę kalendarz godny uwagi i szczerze mówiąc to byłby jeden z nielicznych kalendarzy, na które bym zwróciła uwagę w tym roku. Dalej mamy Maybelline. Znalazłam ten kalendarz na Allegro za 240 zł. Nie, w ogóle ja nie wiem, czego się mam tam spodziewać. Czy to będzie jakaś kredka do oczu, czy to będzie paletka cała do makijażu oczu. Więc no, nie wiem, nie jestem w stanie wam powiedzieć w ogóle. Aha, tutaj w zestawie lakiery, pomadki, cienie. No, ale nie, za taką cenę to nie. Dalej mamy Number 7. Nie wiem, czy tak się nazywa ta firma. W każdym razie tutaj mamy kolorówkę, ale mamy chyba też pielęgnację za 320 zł. Nie, nie. Kalendarz Clinique za 334 zł, gdzie znajdziemy zarówno kolorówkę, jak i pielęgnację. Dla mnie to są już ceny kosmiczne za kalendarz adwentowy. Więc nie wiem, jaka by to musiała być firma, żebym ja się skusiła na tego typu kalendarz. Więc okej, okay, jest kalendarz Clinique dostępny na Perfume Dreams, ale nie, ja nie. Kolejny kalendarz typu Maybelline właśnie. Jest to kalendarz z L'Oreala. 320 zł plus przesyłka z Allegro i też nie mam bladego pojęcia, czego ja mam się spodziewać w środku. Aha, tutaj coś jest niby, niby narysowane, ale ciężko jest, wiecie, zobaczyć, co tam jest. Jakieś pomadki, jakiś tusz do rzęs, chyba lakier do paznokci na pewno tutaj jest jakiś, może jakiś podkład, ale w tubce, na pewno nie w jakimś szkle i tak dalej. No nie wiem, to jest takie kupowanie kota w worku, bo nie wiemy, czego się spodziewać tak naprawdę. Dalej kalendarz z Clarinsa, 350 zł dostępny na Sephora. Clarins, ja miałam, mam nadal zresztą bazę z Clarinsa, która bardzo dobrze mi się sprawdza i serdecznie wam ją polecam, ale czy jakieś inne kosmetyki są też takie dobre, to nie wiem. Mamy tutaj chyba kolorówkę też nawet, tak, bo mam jakąś kredkę do oczu. Mamy kremy do twarzy, mamy chyba właśnie bazę, nie, mamy peeling, jakiś błyszczyk do twarzy, także tonik, płyn dwufazowy do zmywania makijażu, także no, wszystko takie z pielęgnacji podstawowe, 350 zł. Dalej, za 350 zł mamy kalendarz adwentowy z The Body Shop Deluxe. I on ma tutaj 25 dni, czyli 25 kosmetyków. Patrząc na zawartość tego kalendarza, naprawdę zapowiada się nieźle. Chociaż znowu tutaj mamy jakiś pilnik, mamy jakąś, nie wiem, czy to jest rękawica, czy coś takiego, gąbka do mycia. Po co? Po co? No, dla mnie to nie ma sensu w ogóle wkładania takich rzeczy do kalendarza, ale okej, ten kalendarz naprawdę jest fajny. No tylko cena dosyć spora. Ale zawartość tutaj kosmetyków wszystkich to mamy 590 zł, płacimy za niego 350, więc no w jakiś tam sposób się opłaca. Dalej mamy za 430 zł kalendarz z L'Occitane, L'Occitane Premium, czyli coś lepszego. Ale patrząc tutaj na te wszystkie miniatury, czy ja znajdę coś w tym lepszego, widzę tutaj sporo kosmetyków, które znajdziecie w kalendarzu tym zwykłym za 230 zł, czyli 200 tańsze, tańszy. No nie. L'Occitane, nie, sorry, ale nie sprawdziłeś się u mnie po prostu, oprócz tych perfum. No i już mamy takie naprawdę wysokopółkowe kalendarze, dwa ostatnie z kategorii kosmetycznej, film trwa oczywiście wieczność. I mamy tutaj The Body Shop, 500 zł. Okej. Okay. Patrząc na to, ile są warte te wszystkie produkty w środku, to mamy 1100 zł prawie, płacimy 500, więc okej. Okay.
W środku znajdują się pełnowymiarowe produkty, niektóre, nie wszystkie. Znaczy, wszystkie chyba są pełnowymiarowe, tylko mamy te mniejsze wersje. Czyli na przykład balsam mamy ten 50-mililitrowy bodajże, czy te maski do twarzy też mamy chyba w mniejszych opakowaniach. No, tu mamy na przykład pełnowymiarowy ten jogurt do ciała, jakieś żele, balsamy do rąk, też chyba coś z kolorówki, jakieś serum. Więc wydaje mi się, że naprawdę ten kalendarz jest wart uwagi, o ile jest ktoś, kto jest w stanie wydać 500 zł na kalendarz adwentowy. To jak najbardziej chyba polecam. Nawet z samego patrzenia na niego to brałabym, ale jest drogi, naprawdę. Ale i tak on nie przebije kalendarza adwentowego z Jo Malone. I on kosztuje ponad 2000 zł. Jak go znalazłam, tak stwierdziłam, kurczę, no nawet nie będę wam go pokazywać, bo nie wiem, czy jest ktoś, znaczy ja wiem, że są osoby, które by spokojnie dały tyle, ale czy jest w ogóle sens? Ponad 2000 zł plus jeszcze wysyłka, bo to jest na eBayu, około 100 zł, więc 200 za kalendarz adwentowy Jo Malone, który nie wiem, czy ma 24 okienka, czy tylko 12. Chyba 24, bo tutaj dosyć sporo tych kosmetyków jest, produktów. No cena kosmos. Przechodzimy do kolejnej kategorii, jaką jest jedzenie. Czyli coś dobrego. I zaczniemy znowu sobie od najtańszej rzeczy. To są herbaty za 18 zł. Wydaje mi się, że całkiem spokojnie można było zamówić nawet w ciemno. Tak, niecałe 18 zł za 24 herbaty w saszetkach. Mamy zieloną, czarną, ziołową, owocowe. Całkiem okej. Dalej mamy kalendarz z Milki, który jest dostępny na pewno w Tesco. Za 25 zł stacjonarnie go widziałam, ale widzę, że tutaj jest jakiś inny, bardziej luksusowy, wypasiony za 45 zł aktualnie na przecenie w też Tesco. Następnie za 27 zł mamy kalendarz herbaciany adwentowy, 12 rodzajów herbaty, więc troszkę mniej niż w tym wcześniejszym, ale mogą być one, jakby to powiedzieć, no, lepszej jakości. Mamy tutaj czarne, zielone, owocowe, ziołowe herbaty. Dalej coś słodkiego, Haribo w Auchan za 30 zł. Nie, na niego się nie skuszę. I co mnie zaciekawiło, to mamy w Auchan dwa kalendarze bezglutenowe. Nawet takie rzeczy już powstają. Ale okej, ja rozumiem. Ktoś nie może to, nie toleruje bez glutenu. Okej, ale nawet kalendarz adwentowy bezglutenowy? Super. 30 zł. Kalendarz Chupa Chups za 35 zł na jakiejś, nie wiem, stronie świetne ceny. Pierwszy raz w ogóle widzę tą stronę, ale okej. Następnie Auchan, Lind. I ten kalendarz mnie kusi jak najbardziej. Zarówno ten, jak i z Milki. On kosztuje 40 zł. 40 zł, tak. I mamy tutaj chyba 25 okienek, tak mi się wydaje. Mamy też w Auchan kalendarz z M&M'sów. M&M'sy. Tak, 40 zł. Trochę dużo. Wydaje mi się, że trochę dużo, na przykład porównując do Linda, Lind jest dosyć drogą czekoladą, to M&M'sy powinny być troszkę tańsze jednak. Następnie chciałam wam ogólnie polecić całą stronę jakby, bo na Chocolissimo mamy naprawdę sporo kalendarzy adwentowych. Zarówno takie pojedyncze, w różnych wariantach kolorystycznych i w różnych wariantach zawartości. Mamy jakieś pralinki, mamy tylko takie malutkie czekoladki. Są też kalendarze dla jakby dwóch osób, czyli razem z drugą połówką na przykład odliczacie sobie do świąt i macie taki wspólny jakby kalendarz, gdzie zarówno dla jednej, jak i drugiej osoby macie słodkości, więc całkiem okej. Ta czekolada, nie wiem czy pamiętacie, ale ja miałam te czekolady i naprawdę była pyszna, więc jakość tej czekolady jest naprawdę dosyć duża. Więc serdecznie wam polecam. Nie jest to tani wydatek, na pewno nie będzie to tani wydatek, chociaż tutaj widzę, że za 40 zł macie taki podstawowy kalendarz, ale jeżeli chcielibyście coś lepszego, coś takiego, wiecie, bardziej wygórowanego, no to jednak trzeba będzie wyłożyć troszkę więcej. Kalendarz z Kindera znaleziony na Allegro za 36 zł. Ale chyba stacjonarnie też mam nadzieję, że gdzieś będą, bo możliwe, że się skuszę. Ale znalazłam też na Allegro za 80 zł. Kinder. To już dla mnie przesada, bo no nie, tyle bym nie dała.
Dalej, na eBayu. Na eBayu znalazłam kalendarze z marca, z Reese's. Wiem, że bardzo dużo ludzi lubi te Reese's. Dla mnie one nie. Ja w ogóle raz spróbowałam i od tamtej pory w ogóle na nie nie patrzę, ale wam o tym opowiadam. I to kosztuje tak. Reese's kosztuje 60 zł. Mars kosztuje 30 zł, plus jeszcze do tego 50 zł wysyłka. Nie. Nie za taką cenę. Na Allegro znalazłam też bardzo fajne kalendarze z herbatą, z kawą, albo takie mieszane, kawa i herbata, za 90 zł. Myślę, że jeżeli ktoś się decyduje na jeden kalendarz w danym roku i na przykład preferuje właśnie kawy czy herbaty, to jak najbardziej spokojnie mógłby się na coś takiego skusić. Wydaje się być to kalendarz dosyć wysokojakościowy, jeśli chodzi tutaj o herbaty i kawy. Więc wydaje mi się, że te 90 zł za 24 kawy czy herbaty to byłabym w stanie wydać. I na sam koniec też mam dla was taki szokująco cenowy kalendarz herbaciany. No, wydaje mi się, że tutaj herbaty po prostu są z jakiejś wow, takiej ekologicznej uprawy i w ogóle na wysokim poziomie za 365 zł. Macie ile tych herbat? Chyba 24. Przynajmniej mam taką nadzieję, że chociaż za tą cenę miejmy te 24 herbatki. Tak, mamy 24 herbatki. No ale to jest tak samo, jeśli chodzi o kalendarz Jo Malone. Tak tutaj mamy też dla bogaczy herbaty. Kategoria dla niego. No niestety nie udało mi się tutaj znaleźć zbyt dużo, bo chyba dopiero zaczynamy ruszać z kalendarzami dla facetów, ale powiem wam, że no znalazłam 5. Więc jest szał. Pierwszy kalendarz znaleziony, najtańszy, na Allegro, z narzędziami. Tak, codziennie sobie facet wyciąga jakieś narzędzie i mamy tutaj... co my tutaj mamy? Mamy śrubokręty z różnymi wkładami, mamy kombinerki, no i mamy różne inne rzeczy, których nazw nie znam. Dalej mamy kalendarz za 98 zł. Plus wysyłka, bo też na eBayu, ale on mnie w ogóle nie zachęca i w życiu bym czegoś takiego nie kupiła dla kogoś, ale ani też nie doradzałabym kupna tego kalendarza. Mamy tutaj 24 produkty albo 25, już nie wiem, jakiś wód po goleniu, wód perfumowanych, coś takiego, ale nie zachęca mnie to, plus cena nie. Ale mamy kolejny fajny, bardzo fajny kalendarz dla osób, dla mężczyzn, którzy mają zarost, brodę i tak dalej. On kosztuje 110 zł. Men's Stuff. Nie wiem, czy słyszeliście o tej firmie. W każdym razie naprawdę zapowiada się bardzo fajnie. Mamy tutaj różne balsamy, kremy do golenia, balsamy po goleniu, różne przyrządy, jakieś grzebyczki, nożyczki, takie tego typu rzeczy. Więc no, całkiem fajny kalendarz, naprawdę. To taki typowy kosmetyczny dla mężczyzn kalendarz za 110 zł na kosmetyki z Ameryki, jak najbardziej ok. Kolejny kosmetyczny kalendarz dla facetów, Balea Men, czyli też coś bardzo fajnego za 115 zł. Mamy tutaj dużo, mnóstwo zresztą kosmetyków typowych dla mężczyzn. No rewelacja. Dla mnie naprawdę te dwa kalendarze są strzałem w dziesiątkę. I oczywiście w każdej kategorii mamy tutaj kosmiczną cenę, ale patrząc na to, co mamy w środku, a mamy tutaj narzędzia, no to ta cena nie musi być jakaś szokująca dla nas. Tysiąc, prawie 600 zł za 24 okienka, w których kryją się 34 niespodzianki w postaci narzędzi ułatwiających pracę w wąskich przestrzeniach. I tutaj sobie mamy wypisane różne rzeczy, mamy jakieś bity, klucze nasadowe, no nie wiem, ja się nie znam. W każdym razie jest to firma Vera, tak mi się wydaje. Więc jeżeli ktoś potrzebuje narzędzi, to jak najbardziej. Kolejną kategorią są te kalendarze inne. I co my tutaj mamy? Mamy kalendarz z olejkami eterycznymi, z olejkami pielęgnacyjnymi, mieszankami zapachowymi i tego typu sprawami za 250 zł na jakiejś stronie Ecoverde.
Jeżeli ktoś się czymś takim interesuje, to myślę, że warto spojrzeć w tą stronę. Dalej mamy Boussy Bee z kosmetyki z Ameryki. Kalendarz adwentowy ze świeczkami. Nie wiem jak się powinno mówić. No i mamy tutaj bodajże 24 okienka, w których znajdziemy pewnie jakieś, nie wiem, podgrzewacze. No bo jednak nie wymagajmy tutaj, żeby były duże świeczki za 110 zł. Dalej, Yankee Candle. I tutaj mamy chyba trzy rodzaje tych kalendarzy. Pierwszy z nich za 120 zł mieści w sobie 24 podgrzewacze i świecznik. Drugi za 150 zł mieści w sobie 12 świeczek, 12 podgrzewaczy plus świecznik. I trzeci, dostępny na eBayu tym razem, za 123 zł plus wysyłka 50 zł, więc około 170-180 zł. Co on tu ma? 24 chyba podgrzewacze plus świecznik. Nie wiem jak to w ogóle rozróżniać, ale chyba tak to właśnie jest. Następnie, z czego ja się bardzo ucieszyłam, znalazłam kalendarze adwentowe dla kotów, psów, królików. Tak, nawet dla królików. Także mamy tutaj na przykład dla kota za 30 zł, gdzie znajdziemy oczywiście jakieś smakołyki. Dla psów za 6 euro na Amazonie, czy jest dostępna do Polski? Chyba jest, z tego co widzę. Mamy dla królików też na Amazonie za 6 euro. No naprawdę świetne kalendarze. I chciałam wam jeszcze na koniec wspomnieć, no jeszcze mam tam kilka kalendarzy, ale na koniec takich innych kalendarzy, o kalendarzach alkoholowych. Ale niestety ja ich nie mogłam znaleźć na żadnej stronie, gdzie możliwa by była wysyłka do Polski, ani też w Polsce, gdzie można by było coś takiego kupić. Natomiast wiem, że może ktoś mnie oglądać ze Stanów, z Anglii, gdzie te kalendarze mogą być dostępne, dlatego też o nich wspominam. Znajdziemy kalendarze z winami, z prosecco, z piwem, z whisky, z... co my tutaj jeszcze mamy? Właśnie jakieś szampany bąbelkujące i tak dalej. Giny nawet są piwne. Co tu jeszcze mamy? Z winami, tonik. Gin and tonic. No naprawdę przeróżne alkoholowe cudowności, oczywiście dla pełnoletnich, ale niestety nie mogą znaleźć nigdzie dostępnych do Polski. No niestety. I na sam koniec chciałam wam wspomnieć o kalendarzach, które przydadzą się, gdy chcemy sami coś stworzyć dla drugiej osoby. I tak, po pierwsze, w Kiku widziałam dwa kalendarze, które służą do tego, żeby do środka coś wkładać, oczywiście. Ale znalazłam też online dwa kalendarze. Jeden za 150 zł, drugi za 143, więc no, podobne ceny. Ale one są bardzo malutkie. Natomiast ja stwierdziłam, że kalendarz adwentowy wcale nie musi posiadać w sobie produktów takich, wiecie, materialnych. Możemy na przykład w drugiej połówce stworzyć coś takiego, jakby to powiedzieć, no na każdy dzień napisać coś słodkiego, dać jakiegoś cukierka do środka, bo to nie są właśnie duże, więc albo w ten sposób, że piszemy coś miłego na karteczce, wrzucamy tam do środka i druga osoba, no mam nadzieję, że sprawiło jej to przyjemność. Albo możemy zrobić też tak, że piszemy na karteczce, gdzie w mieszkaniu można znaleźć ten prezent, czy tą zawartość okienek kalendarza. No i wtedy ta osoba druga idzie tam i sobie znajduje ten prezent, ten, no nie wiem, ten produkt, tak? Więc tutaj są dwie formy tych kalendarzy. Myślę, że was to też może zainteresować, bo wiem, że niektórzy sami tworzą kalendarze dla drugiej osoby, więc coś takiego może być przydatne. Czy ja się skuszę na jakiś kalendarz? Nie. Szczerze mówiąc nie. Jeżeli miałabym już wybierać jakiś, to byłby to albo kalendarz z Yves Rocher, Rituals, The Body Shop i chyba tyle, szczerze mówiąc, naprawdę. Bo jakoś tak, wiecie co, to są naprawdę duże koszta, a później po tym grudniu żałujemy tego, że wydaliśmy te pieniądze. Przynajmniej ja tak miałam w tamtym roku. Może trafiłam na zły kalendarz, może trafiłam na niskojakościowy kalendarz, ale w tym roku osobiście się nie skuszę na żaden kalendarz. Oczywiście oprócz tych czekoladkowych, no bo nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła żadnego czekoladkowego kalendarza i myślę, że to nawet nie będzie jeden czy nawet dwa. To będzie więcej kalendarzy. Jeżeli wy się skusicie na jakiś kalendarz, napiszcie to w komentarzu i dlaczego akurat ten kalendarz, a nie inny. No i mam nadzieję, że wam się film taki przeglądowy podobał. Był długi, ja wiem, ale no chciałam pokazać wam wszystkie kalendarze dostępne
na rynku polskim lub też z możliwością wysyłki do Polski. Zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa! I give it all.